Witajcie na kanale Water Jet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Tematem dzisiejszego odcinka jest garnet, który jest istotnym elementem maszyn Water Jet. Garnet, który jest minerałem pochodzenia naturalnego, używany jest jako ścierniwo, dzięki któremu możemy skrawać różne materiały. To jest techniczna strona garnetu, jego wykorzystania, a teraz zapraszam na materiał przygotowany przez Julię, która opowie Wam historię wykorzystania garnetu w przeszłości. Zapraszam. Znane z bogatych czerwonych odcieni i transparentnego piękna, granaty były uważane za cenne przedmioty aż od epoki brązu. Jednak są też wzmianki o najstarszym granacie znalezionym przy szczątkach mężczyzny pochowanego 3000 lat przed naszą erą w starożytnym Egipcie. Historycznie Czechy były największym na świecie źródłem granatów. Dziś kamień można znaleźć na wielu kontynentach, na całym świecie, dzięki czemu jest tak popularnym kamieniem szlachetnym, często znajdującym swoje miejsce w biżuteryjnych ornamentach ze złota i srebra. Granat można znaleźć w wielu rodzajach biżuterii, od pięknych pierścionków po wspaniałe tiary. Kamienie granatu mogą mieć różne kolory. Bywają rzadkie odmiany granatu, zwane grossularami, w kolorze zielonym lub niebieskim. Tworzą zapierające dech w piersiach elementy, zwłaszcza w wisiorkach lub kolczykach. Nazwany od łacińskiego słowa granatus, co oznacza podobny do nasion, przez to, że granat przypomina maleńkie czerwone nasiona owocu granatu. Ze względu na niezwykły kolor kamienia, granat został doceniony w społeczeństwie wschodnim i zachodnim. Chociaż aktualnie granat jest wykorzystywany głównie w jubilerstwie, dawniej było inaczej. W średniowieczu granat był używany na przykład jako lek na czarną zarazę. Uważano również, że kamień zapobiega kłótni, zapewnia wierność w relacjach i ostrzega noszącego przed zbliżającym się niebezpieczeństwem poprzez zmianę kolorów. Jednak średniowieczni Europejczycy nie byli pierwszą cywilizacją, która uwierzyła, że granat ma moc. Według starożytnej mitologii greckiej Hades schwytał Persefonę, córkę Zeusa, i sprowadził ją do podziemi. Przed uwolnieniem jej Bóg podziemi chciał zapewnić jej powrót. Aby to zrobić, dał jej nasiona granatu, aby zagwarantować, że nie opuszcza podziemi na zawsze i na pewno jeszcze tu powróci. Z powodu starożytnego mitu minerał granatu został nazwany na cześć nasion granatu, aby kojarzył się z obietnicą bezpiecznego powrotu. W rezultacie przyjaciele przy wyjeździe obdarowywali się nawzajem granatami, aby mieć pewność, że spotykają się ponownie. Są jednak uczeni, którzy uważają, że dar Hadesa w postaci nasion granatu w rzeczywistości spowodował odwrotny skutek i zamiast tego chronił Persefonę. Granat jest również historycznie znany jako symbol kobiecego łona i nawiązuje do ich ogromnej siły życiowej i zdolności stwarzania nowego życia. A niektórzy starożytni uzdrowiciele i mędrcy umieszczali granat w ranach i chwalili jego uzdrawiające właściwości. Był używany jako talizman do ochrony zarówno przez wojowników idących do bitwy, jak i tych, którzy chcieli odeprzeć zarazę. Chociaż znaczenie i wartość kamienia zmienia się na przestrzeni wieków, to jego urok pozostaje niezmienny. Czy garnet występuje w Polsce? Jeżeli tak, to gdzie można go znaleźć? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w kolejnym odcinku. A na tą chwilę żegnamy się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!